Cześć, siemanko, z tej strony Mafia Solet. No i witam was w kolejnym takim vlogu, który już pojawia się na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, no to taka troszkę niespodzianka. Dziękuję bardzo serdecznie firmie ATMP Leśniewice za udostępnienie włóki właśnie na testy. Będzie u mnie, u Mikiego, więc jeszcze spokojnie pojawi się jakiś filmik na głównym kanale. Jeszcze nigdy wcześniej nie włókowałem, akurat mamy tydzień przed siewami, także włóka, myślę, idealnie się nada. Przyda się też to, żeby na pewno ziemia na górce nie zaczęła mi wysychać, z tego co widzicie. Trochę akurat tej wilgoci jeszcze ziemia powinna dzięki temu zatrzymać. Jeszcze kilka maszyn naprawdę ciekawych bardzo dostaniemy od tej firmy, więc może się kilka nowych nabytków pojawić w niedługim czasie u mnie w gospodarstwie, ale co, bez owijania w bawełnę, wsiadamy sobie i lecimy. O, światełka mamy zapalone, zgasimy ogólnie. No dzisiaj to już, kurde, kolejna praca. Powiem wam, że no jest co robić. Powiem wam, że rewelacja, nie? Nigdy wcześniej nie myślałem, że będzie to aż tak ładnie robiło. Jak widzicie, nawozy porozsiewane, jak oglądaliście filmik, to coś tam wyszło, nie za dużo, ale jest. Ogólnie mamy dzisiaj tydzień przed świętami równo. Także myślę, że ten filmik pokaże się właśnie około świąt, bo właśnie tego dnia, co to nagrywam, wrzucam z nawozu. Kurde, no tutaj niestety trochę będzie pola do zagregatowania, bo niestety no wymarzło. Tamta bynajmniej połówka i się w ogóle nie opłacało. Tam wujek Sikorski, jak pamiętacie jeszcze Bartka i Dominika, którzy na początku ze mną nagrywali, to właśnie akurat sieje sobie pan trakiem. Jak to porcze będzie sobie właśnie radziło. Myślę, że tu spokojnie czwórkę byśmy mogli zapiąć, ale pojadę sobie od podrześniaka na wpółki, wiecie, tutaj mam takie nierówności, a chcę to łatwiej zrobić. Powiem wam, że takie GoPro i zwykłą opaskę i naprawdę jest już co robić. O, teraz powinniście ogólnie jeszcze lepiej wszystko widzieć. Miejmy nadzieję, że w tym roku nie będzie takiej suszy jak w ubiegłym. No niestety susza dała się oznaki podczas siewu. Terminy już goniły, trzeba było siać. No i niestety zboże jest takie, jakie jest. No i ogólnie teraz zima też nie pomogła z racji tego, że przez 3 dni, zanim przyszły śniegi, było po 15 stopni mrozu. No i niestety, ale wymroziło. Nie tylko u nas, praktycznie, nie wiem, po kręgu kilkunastu kilometrów nigdzie nie przetrwał rzepak, praktycznie nigdzie. Lipa totalna, że tak rzekłem. Tutaj akurat mam takie nierówne pole. Z tej strony było jeszcze, brudna była. Więc wyszło jak wyszło. Ale ogólnie, jak już widzę tutaj, po tym powinna włóka sobie doskonale poradzić, jakie trudne pole. Szkoda, że wcześniej tego nie przewidzieli, zanim agregatowałem, że tamto pole przed agregatem sobie tym zrobił, też by na pewno fajnie to wyglądało, bo pole jest po tym równiuszki jak stół, jeżeli oczywiście jest dobrze zaorane, nie? Ale i tak bardzo ładnie sobie włóka radzi. Naprawdę, bardzo fajna firma. Cieszę się, że udało nam się nawiązać właśnie taką współpracę. Nam jak najbardziej przydadzą się jakieś maszynki do potestowania, do sprawdzenia, jak to sobie będą radziły na naszych polach. No i czemu nie, nowe jakieś nabytki mogą się przydać w niedługim czasie. Powiem, na pewno będziemy jeszcze mieli bardzo fajną, ciekawą rzecz, bo miała być taka niespodzianka już w tym roku, ale się nie udało. Będzie to pług talerzowy. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Jeśli chodzi u mnie, to będę go brał prawdopodobnie do podorywki. Idealnie sobie z tym powinien radzić. Ludzie też tak we pokomorkę to biorą. Ogólnie te pługi są zwykle robione w Afryce. Tam właśnie takie przydają się super. Ale i w Polsce zaczynają też mieć teraz coraz większe. No nie, dobrze idzie. Coraz większe podawania i przydatności, bo naprawdę powiem wam, że jeśli chodzi o
chodzi o podorywkę, to kurde, taki punkt jest naprawdę idealny, bo z tym to lecieć jak z talerzówką, ale jednak lepiej masz to zrobione. Ej, powiem wam, że zboże macie, zostało trochę tą dawkę nawozu, to jest już czwarty dzień. Jeżeli pamiętacie dobrze, to tego dnia właśnie, gdy siadliśmy na dół, zaczął strasznie padać śnieg, do rana było biało. I powiem wam, że może i dobrze, słuchajcie, z racji tego, właśnie, że ten nawóz od razu się rozpuścił i teraz przez praktycznie 5-6 dni, dzień w dzień, było zajebiste słońce. Było super słońce i mówię, pogoda też nie była taka zła, jedynie no te temperatury w nocy sięgają czasami po minus 1, minus 2 stopnie, więc jeszcze nie jest zbyt ciepło. Ludzie też czekają z siewami, ja jedynie tutaj kodą będę siał mieszankę. Zobaczymy, czy w ogóle przetrwa jeszcze teraz taką porę, no ale u nas już wszyscy posieli, no to nie będę sam. Z pszenicą dopiero, tak jak mówię, tutaj będzie siana po świętach. Może Brączka nam mówię, żeby tutaj został. Nie, raczej nie damy rady, ale myślę, że powinno być ok. Poleciałem od razu, no po przywiezie, zdjęliśmy ją. No i to mi się
jak taka cena tej buki. No nie ukrywam. Jestem mega, mega zadowolony. Miki będzie miał troszkę szybciej sobie będzie jeździć po DMF-ach, taką skórkę zapnie, to nic nawet nie będzie czuł. Naprawdę fajnie to wygląda. Wyjdziemy aż zobaczyć. Szczególnie to bardzo... Trochę mi z gazu zeszła. Jak widzicie, no jeszcze tutaj jest mokro, ale górka już wysycha. Dlatego nie jest aż tak tragicznie. Mówię, fajnie po tym agregatem wpadnie i naprawdę po tym już będzie super równe pole. No jak widzicie, super wychodzi. Bardzo, bardzo fajnie. Nie? Nie słyszę was. Tak? Jupi! No, dobra. Lecimy. Kurde. Przydałby mi się ktoś tu do posiedzenia, jakbym miał lepszy ciągnik. Karolina by ze mną jeździła. Ale kiedyś powiedziała, że muszę ją zabrać, także na pewno jeszcze ją kiedyś zobaczycie i u mnie w ciągniku. A nie tylko z boku, ale może i za kierownicą. Ogólnie jestem ciekawy, czy tata będzie zadowolona, ale myślę, że tak. Każdy, kto jechał, kurde, do pancerzaka, do sprzęt przywieźli, czy co, dziadek wyleciał i kurde, w końcu coś mi kupił. A to tylko testy. Ale mówię, to w rolniku też dostaje wiele rzeczy na testy. A czemu i zatrzymali, jak my nie możemy? No, patrzcie, tam jak widzicie ogólnie prawa strona, ta górka tutaj jest cała do praktycznie od tamtego, do całego do gruberowania. Dobrze, tamtego agregatu jeszcze nie da nic przerabiać, bo jednak go chyba zostawimy z tego, co rozmawiałem z tatą. Bo on może się właśnie przydać do takich pracy też właśnie do zawalania zawalania tego trudnych pojazdów. Może mój. Trzeba ładnie zrobić, żeby na święta było. Kurde, ja tak krzywo pojechałem, no i co teraz? Ogólnie mamy 13 minut. Ale wy lubicie oglądać takie duże rzeczy. Ciocia jechała, właśnie moja krzeska, matka, mama. Pomrygałem jej, ciocia odpachała, no i to mi się podobała. Może kiedyś właśnie wpadniemy do Markę coś tam nagrać, właśnie wujek mnie się pytał, czy mi was. Czemu nie? Właśnie, bo wy nie wiem, czy wiecie, ogólnie to wujek już nie ma Pronara. Zakupił sobie ten to Proxime. Czego się ten Proxima, czy Fronterra? Kurna. O, a co to jechało? Jakiś chwyt marketingowy. Wujek sobie zakupił kurde, ten to ma? Nie, to jest Proxima. Zakupił sobie Proxime 110 albo 115, już chyba nie kojarzę do końca. Czemu ja dwójka w ogóle wziąłem, nie wiem. Dobra, przeciwnie się przez środek. O, będę kierował się na słup, lubię sobie obrać. Właśnie jak widzicie, te drzewa tam, bo dali są fajnie pocięte. To dlatego, nie no, żartuję. Nie fajnie, że to dlatego, że wiecie, miał taki długo marczek sobie ora. Ale ogólnie przy takich górkach, które ja mam, uwierzcie, że pługo warcia jest bardzo przydatny, bo pamiętam kiedyś tak na oko pojechałem, tutaj było super do górki, ale z górki wyszło tam gdzieś, kurwa, nie wiem, do Francji chyba. Mogę trzeba opuścić. Ręce bardzo dobrze sobie radzi. Z tego co rozmawiałem, to spokojnie, dobra 30, taka wiecie, nie zdechła. Dobra 30 się spokojnie powinna dać sobie radę. Właśnie taką długą czwórką. Ta czwórka jest bardzo optymalna, także.
Polskę ma już zapotrzebowanie około 60 koni chyba. Tak, o 60 koni. Jeśli chodzi o szóstkę, tam jest chyba 80 i później jest ósemka, już ponad 100 koni musi być ciągnik. Niby taka niepozorna maszyna, ale uwierzcie, że zapotrzebowanie musi mieć. Właśnie tutaj znajomy, który nam doradził, on ma zakora z przednim napędem, ma piątkę i na naszych górkach, takich jak tam widzicie, bo dali, ma ten zakor, co robi. Także, kurde, dzisiaj wszyscy pola, nie? Jak ja jechałem, to za chwilę jakiś ciągniato siewy, to nawozy, tu obornik, o Jezu, wiosna na całego. Obrobimy się u siebie i ruszymy z filmikami. Ja już kamerę jadę, na weekend będę miał, czyli przed świętami na weekend. Jak już to oglądacie, prawdopodobnie będzie kamera, ale zostawię wam. Zamówię sobie staty. Nie wiem, jeśli chodzi o szynę, to zobaczę. No i później, kiedy już zamówimy drona, bo na razie my tak możemy na tek. A ten dron mój to już przeżytek, umowa zresztą mi wyszła. A przydałoby mi się coś ze stabilizacją. Żeby pan nie zanudzać, ja to sobie teraz porobię. Także to by było na tyle, nie? Myślę, że następnym razem może jakieś pytanka, coś w tym stylu. Zobaczymy ogólnie, jak będzie słychać. Patrzyłem z agregatu tak na szybko. Jakoś mnie tam słychać. Ogólnie to mnie tak gardło boli, nie? Że dajcie spokój. Więc nie będę się wyrażał, bo jutro ani słowa nie powiem.